Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy masz szansę wypromować się poprzez wideo marketing, ale zaczynając od zupełnego zera. Oczywiście zakładam, że masz jakąś wiedzę, szerszą wiedzę, czy jakieś umiejętności, które zainteresują szersze grono odbiorców. No nie będzie to temat typu zwyczaje godowe podgatunku salamandry plamistej w Dolinie Kłodzkiej, czy coś w tym stylu. No, słusznie zapytasz mnie, co mnie nagle naszło, aby ruszyć ten temat, kiedy ten mój biznes w zasadzie porusza się do przodu, podobno jest kryzys, no a ja nie mam powodu do narzekań. Także przeżyłem koniec świata, tak jak już mówiłem, wszędzie podobno jest kryzys, a mój ten bidny PIT puchnie z roku na rok, oczywiście, co wspomagając rządową kasę. Otóż spotkałem niedawno osobę, której zawdzięczam bardzo wiele z punktu widzenia mojej kariery zawodowej, kariery medycznej i kiedy po prostu byłem w biedzie, kiedy jeszcze nie miałem pojęcia o marketingu internetowym, po prostu bezinteresownie mi pomogła. Natomiast ta osoba kilka lat temu zdecydowała się poświęcić dobru publicznemu, ale niestety kosztem swojego dobrze prosperującego prywatnego biznesu. No i niestety, poprzez jakiś dziwny zbieg okoliczności, układów personalnych, politycznych, a nawet zwykłej ludzkiej zazdrości, przede wszystkim zwykłej ludzkiej zazdrości, po kilku latach musiała zrezygnować z pracy na tym eksponowanym stanowisku i z powrotem wrócić do swojego pierwotnego zajęcia. No i w jednym momencie, prawda, przestała być traktowana jako jakiś celebryta, a no, szukając, znalazła po prostu robotę jako pracownik w czyjejś firmie. Niestety, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, stare przysłowie niedźwiedzie, ale przynajmniej tej osobie zmieniło się grono osób składających szczere, świąteczne życzenia. Nie muszę też mówić, że prawie po 7-8 latach przerwy praktycznie zaczyna od zera i pomimo olbrzymiej wiedzy fachowej, w chwili obecnej klienteli ma jak na lekarstwo. Natomiast w tej chwili takie poważniejsze inwestycje są niestety problemem, przynajmniej dla tej osoby, i zdecydowaliśmy się na skorzystanie po prostu z serwisów darmowych. Tak dla porządku wymienię YouTube, Blogger, Google Places, czyli miejsca Google. Później, chcąc nie chcąc, oczywiście pomyślimy o jakichś płatnych serwisach, o płatnej domenie. Zaczęliśmy od kilku filmików edukacyjnych z jego branży, nagrywanych metodą taką dopasowania prezentacji w PowerPoincie 2010 do audio, które robimy wcześniej, nagrywamy go tutaj na to audio na Zooma. No uczciwie muszę powiedzieć, że filmiki wykonuje mój wirtualny asystent, pobiera tam za to jakieś tam wynagrodzenie. Natomiast naszym problemem jest w zasadzie dostarczenie wartościowej treści. No, muszę być szczery, że sprawy techniczne, głównie już z powodu mniejszej zdolności do nauczania w średnim wieku, przekazaliśmy młodzieży. Ale jeżeli jesteś osobą młodą, to w Twoim przypadku może być po prostu to tylko koszt programu do nagrywania z ekranu. No, oczywiście PowerPoint, jakiegoś w miarę przyzwoitego dyktafonu. Jeszcze raz tutaj pokażę tego mojego Zooma, prawda? No i w zasadzie najważniejszy to jest przekaz wiedzy. No, przekaz wiedzy musi być oczywiście do szerszego grona odbiorców. No i naprawdę musisz mieć jakąś szczerą chęć do zrobienia czegoś nowego. Jakie są rezultaty? Pomimo okresu wybitnie świątecznego, bardzo szybko filmy zdobyły jakiś oddźwięk. Mamy już pierwsze komentarze, są pierwsze zapytania. Od samego początku też zdecydowaliśmy się na mailową listę adresową. No, nie jestem pewien, jak cenią się polscy dostawcy tej usługi. Ja używam autorespondera Aweber. No, jest to koszt około $50 miesięcznie. Na początek jest około 50 zł. Mamy już też pierwszych subskrybentów naszej twórczości. Natomiast, no, aby było jasne, zwrot inwestycji nie jest natychmiastowy. Jeżeli coś takiego zamierzasz robić, warto to uwzględnić w swoich rachunkach. Natomiast wracając do pierwotnego zapytania o tanią promocję swojego biznesu, no myślę zdecydowanie, że różne punkty zwrotne w życiu człowieka, pomimo że bolesne na początku,
mogą być jakąś przyczyną, przyczynkiem do szukania nowych rozwiązań. Abyś tak naprawdę zaczął kręcić filmy, na początek w zasadzie wystarczy ci nawet kamera w laptopie. Raczej, tak jak już po raz któryś pokazuję, zalecałbym porządny dyktafon typu Zoom. No, przydałby się też porządny mikrofon, taki jak tutaj ci pokażę, aczkolwiek z tego w tej chwili nie korzystam. Bo rola dobrego dźwięku nie może być przeceniona. Naprawdę dźwięk musi być nieco lepszy, pomimo że robimy film, przejdzie gorszy film z lepszym dźwiękiem niż jakieś tam piski, krzyki i dobre wideo. No oczywiście wiadomo, że pierwsze filmy no, muszą być nieco gorsze, są w zasadzie do wyrzucenia, no ale jak zaczniesz kręcić, sam stopniowo zaczniesz odczuwać jakąś potrzebę ulepszania swojego warsztatu. No oczywiście nie do uniknięcia jest zakup jakiegoś programu do nagrywania z ekranu. Zakładam, że jakiś komputer z oprogramowaniem masz, prawda, to akurat nie klawiatura zapasowa do mojego. Oczywiście jest dla ciebie pewne pole do manewru, zamiast darmowego blogera możesz wybrać WordPress.com czy jakąś inną platformę. Weź jednak pod uwagę, że Google faworyzuje w wynikach wyszukiwania swoje produkty. Także zrób eksperyment, wpisz Dariusz Kraśnicki do wyszukiwarki. Na pewno prędzej znajdziesz moją stronę na Google Plus niż na Facebooku. Jak zauważyłeś, celowo nie podaję nazwy tego kanału, nie podaję branży. Nie chcę, aby w chwili obecnej w jakikolwiek sposób manipulowano wynikami, stwarzano mi obraz lepszego ruchu niż jest w rzeczywistości. Natomiast no, postaram się od czasu do czasu zrobić jakiś mały update, czy nam wychodzi, czy nie, ponieważ głęboko wierzę, że chcieć to móc. No. I naprawdę nie potrzeba worka pieniędzy od świętego Mikołaja, aby zrobić coś dobrego, no i jeszcze przy okazji na tym zarobić. No cóż, na tym zasadzie kończę. Zachęcam cię do komentarza tutaj poniżej tego przedsięwzięcia. Jeżeli oczywiście się spodobało ci to wideo, daj kciuka, daj tego lajka. Jeżeli masz jakieś sugestie, co możemy zrobić, aby nieco lepiej, ale przy założeniu, że niskim kosztem promować ten biznes, to również coś tutaj napisz. Albo w komentarzach, albo na blogu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, bye bye, także jeżeli jest clear vision, jeżeli ta clear vision jest bardzo prawdopodobna, to naprawdę wierzę w swój sukces.